ogród i było takie zejście białymi schodami w dół, w tej ziemi, w tym ogrodzie. W głębie. Mhm. Jak wszedłem na ostatni stopień, to znowu się znalazłem w tym samym ogrodzie, jakby piętro niżej. Ja znowu jestem w ogrodzie, tylko tak jakby te ogród miał kilka kondygnacji, tak jakby zejść na inne piętro i znowu jest trawa, kwiaty, jest jasno i ciepło. Jest mój przewodnik i jest Wezius. Witam serdecznie. Oni czekali i ja wiem, że ja się tu czuję bardzo bezpiecznie i jest bardzo pięknie. Co to jest za miejsce? Wezius odpowiada: strefa odpoczynku. Relaksu dla Patryka, aby nabrał przez moment pięknych energii, które daje mu świat duchowy teraz. To jest taki wypoczynek, taki relaks, takie ukojenie. Zanim pójdziemy w podróż, to jakby przedstawienie takiej pięknej natury i harmonii. Symbol, że jest wszystko w porządku. Ja widzę jakby kawałek pięknego świata, rośliny w różnych kolorach, trawa aż ma taki soczysty, zielony kolor. Wszystko jest realne. Ziemia, widzę teraz, stoję na ziemi, ziemia między tymi liśćmi, między kwiatami, korzenie wystają z roślin, drzewa, mogę je dotknąć. To wszystko jest tak dla mnie, jakbym był teraz w jakimś ogrodzie, jakbym dotykał te pnie od tych drzew, latają ptaki. Coś pięknego i ja się tak dobrze, dobrze czuję. Tak to zostało wyjaśnione. Tak na moment zabraliśmy tutaj, żeby odczuł tę energię. To ja się pytam, Jezus, czy to jest ta przestrzeń, gdzie dużo dusz idzie tam sobie na taki relaks, odpoczynek? Tak. To jest właśnie ten poziom, ta przestrzeń, jakby można było powiedzieć, urlopu dla energii. To nie jest tam, że na stałe jakaś energia może zostać? Tam nie zostają energie na stałe, to jest przystanek. Ale nie jest nigdy ograniczone przez świat duchowy, że możesz być tylko raz albo więcej razy. Według potrzeby, podczas doświadczania, jeżeli energia zgłosi, że chce odpocząć, czy prosi o to, żeby dostać się na wypoczynek, po to jest tutaj urządzona ta przestrzeń, że energie tutaj się ładują i wypoczywają. Na przykład przed kolejnymi zejściami, gdzie sobie wybrały jakiś plan i chcą dalej doświadczać, dostają się tutaj, nie jesteśmy w stanie określić na wasz ziemski czas, ile to trwa, bo czegoś takiego tu nie ma. Dostaje się po prostu na wypoczynek, aby nabrać energii, jest doładowywana. Dobrze. To jest tak bardzo... Po prostu jest kompletny relaks. Nie umiem tego inaczej nazwać. I tak sobie tam chodzę między tymi roślinami. Odczuwam inne piękne energie wokół mnie. Nie widzę, ale odczuwam. Jest tam więcej. Więcej, tam jest bardzo tłumnie, że tak powiem, bo odczuwam to wszystko, bardzo dobre energie. Jezus mówi, tu nie może być żadnych zakłóceń. Tutaj jest strefa oczyszczona. Tutaj piękne energie w swoich doświadczeniach, bezpieczne, które nie mogą tutaj nic zabrudzić, dostają się tutaj, bo to jest taki, żeby zrozumieć, taki z wyższych, jeden z wyższych poziomów, gdzie doświadczają piękne, jasne energie. Ja rozumiem, że też ci ludzie, którzy są w głębokim śnie, te dusze też mogą tam się znaleźć.
doświadczyć. Jeżeli bardzo tego pragną, nawet ciało fizyczne sobie z tego nie zdaje sprawy, Wezius mówi, ale jeżeli energia tego bardzo pragnie i chce się połączyć podczas tak zwanego waszego snu, zostaje zabierana i doładowywana w nocy. Nieraz jesteście świadkiem tego, kiedy ktoś wstaje i mówi tak: ale dzisiaj mi się dobrze spało, ale jestem pełen energii, ale mam jakieś nowe energie w sobie, jak mi dzisiaj dobrze. To jest właśnie to. My pracujemy przez cały czas, dla nas nie ma dnia, ani nocy, ani odpoczynku, tak jak wy potrzebujecie w ciałach fizycznych. Kiedy wy śpicie, świat duchowy pracuje bardzo intensywnie, energetycznie. I bardzo pomagamy, tak jak możemy, tym śpiącym, tym, którzy mówią, że coś im się śni. To wszystko jest praca świata duchowego, albo przynajmniej większości. I te sny, ja mówiłem ci, miałem horror sen dzisiaj. Ktoś mnie gonił, ktoś mnie chciał zabić. Albo, że ktoś uciekał i to oznaczają takie sny. Trzeba wyciszyć umysł ludzki, który gra z ciałem fizycznym i z energią. Jeśli umysł ludzki weźmie przewagę nad energią i nie będzie się mógł odpowiednio wyciszyć i zrobi sobie jakiś scenariusz, to będzie człowiek wymęczony i nadpobudliwy i agresywny i nie będzie potrafił zapaść w ten stan wyłączenia się baterii, żeby móc nabrać energii na kolejny dzień. To są rzeczy, bardzo często Wezius mówi cały czas, nierealne, fantazja, wyimaginowanie, po prostu igra umysłu ludzkiego, który jakby nieraz robi na przekór energii i chce pobudzić, walczy jak najmocniej potrafi z ciałem fizycznym, żeby nie dopuścić do tego stanu relaksu, wyciszenia i snu. Co ma na to wpływ, że to się dzieje? Wszelkie najmniejsze sprawy, w których uczestniczycie w tym doświadczeniu. Wszystko jest kodowane i wszystko jest rejestrowane przez umysł ludzki. Nic nie uchodzi. Jeżeli ta rejestracja się nie wyciszy w odpowiedni sposób tych spraw, które się w jakimś tam najbliższym czasie wydarzyły, potrafi się zrobić taki chaos, że to wszystko się nasili i zrobi się z tego, tak jak mówi się w niejednym przypadku, z igły widły. Scenario. Kiedy jest malutkie coś, co przeszkadza, jeżeli człowiek się tego wystraszy, mówicie, strach ma wielkie oczy, to zrobi się z tego wielki potwór. A chodzi o to, że po pokoju chodzi mrówka, ale wy będziecie już w swoim umyśle robicie z tego wielkiego słonia albo potwora. Tu jest bardzo dobry właśnie przykład taki podany, że tak naprawdę niewiele się dzieje, ale pod wpływem małego hałasu, jakiegoś małego scenariusza, jakiegoś wspomnienia, które nie jest koniecznie dobre, robi się wielki cały scenariusz i mózg się wybudza i gra w tą swoją grę. Przyszła wiadomość, że w tym ogrodzie, gdzie ja jestem, jak zszedłem z tych schodów, jest to przestrzeń, która jest zupełnie blisko do przestrzeni gremium. Jesteśmy w pobliżu. Ja tak sobie spaceruję po tym ogrodzie i ja widzę taką ładną, strzelistą, białą bramę przed sobą. I Wezius tylko skinął do mnie głową z moim przewodnikiem. Nie wiem, jak to się stało, ale tak jak oni stali koło mnie, tak oni już są koło tej bramy. I tylko mi kiwają głową, że właśnie tam mam w tą stronę teraz między tymi kwiatami iść. Tą dróżką. To jest jak w bajce. Cisza, ale ta cisza to jest melodia. To jest sama przyjemność dla ucha. Nie wiem jak to. Cisza nie jest ciszą, to jest coś przyjemnego. Ale nie ma dźwięków, takich jakich my znamy.
kolory, barwy są bardzo intensywne. Bym powiedział w porównaniu z tym, co tu na ziemi, to ja nie wiedziałem, co znaczy słowo kontrast do tej pory. Takie jest wszystko nasycone, żywe. No, ale nie przeszkadza, w ogóle nie razi w oczy. Bardzo piękna... Tutaj mamy wszystko już zamulone. Powietrze nieczyste, to wszystko jest zamglone. Kolory przyćmione, brudne. Tak. Niestety, ale to prawda, Jezus mówi. Otwiera się ta brama, bo ja już przed nią stoję i ja bardzo... Samoistnie? Ja myślami, bo bardzo poprosiłem, że ja bardzo bym chciał, żeby już ta brama otworzyła. Mhm. Ja praktycznie nawet jej nie musiałem pchnąć pod wpływem mojej prośby, mojej myśli energetycznej, ona się rozsuwa. Mhm. Tak... Dwa skrzydła i tak nie do mnie, tylko w drugą stronę, tam do środka. Pojawia mi się kosmos. Tak jakby nie było podłogi, jakby to wszystko wisiało w powietrzu, a ja bym latał między tymi wszystkimi gwiazdami, galaktykami. Jakbym w kinie w ogóle siedział na fotelu i oglądał teraz na dużym ekranie ten cały bezmiar. A takie odczucie jest we mnie, że to jest prawdziwy dom, że stąd jestem. Takie połączenie przychodzi. Tak sobie myślę, no wreszcie. Ja się cieszę na to, ja bym tam już wskakiwał, już chciał, to jest dom mój. Teraz mi przeszło, jakbym był poniekąd takim więźniem w ciele tu na ziemi. A tam jestem wolny, już chcę tam wskoczyć i tam być. Tu jest właśnie, się ma ograniczone ciało, ograniczone życie, ograniczone, wszystko jest ograniczone. Ariel mi bierze za rękę, Wezius mi bierze za rękę i mówi: chodź, bo już się wyrywasz, bo już nie możesz się doczekać, polecimy. Dobrze. Gdzie się prowadzi podróż? Czekają na nas już w gremium, tak jak ostatnio było powiedziane. Dobrze. Jesteśmy. I ja witam wszystkich serdecznie. Witają się wszyscy. Bardzo się cieszą. I mówią, że cieszą się, że możemy kontynuować ostatnie spotkanie. Bardzo ważna rzecz została dokonana ostatnio. Tak jak powiedzieli, tak jak zostały przekazane informacje. Będzie o tym słychać ogólnie. W mass mediach będziecie o tym wiedzieć. Będzie to miało dalsze skutki, ale zupełnie odwrotne niż było w planie. O, tak przychodzi. Jakaś... oni blisko mnie są.
część siedzi, część z nich wstała. Mhm. Jesteś tam w gremium, część siedzi. Część wstała tutaj koło mnie, żeby mnie otoczyć energiami. Mhm. Tak jakbyśmy mieli się połączyć w jedną, bo przyszła wiadomość, że każdy z osobna jest częścią całości. I oni chcą jakby to wyrównać, tę energię i połączyć znowu w jedną całość. I to się teraz dzieje. I jestem jakby doładowywany od nich energiami, tak jak w tym ogrodzie wcześniej. Gorąco. A ta energia? Wyrównują poziom energetyczny. Każda energia, jedna, indywidualna, jest częścią całości, każdy z was. Oni teraz jakby wrócili każdy na swoje miejsce do tego podłużnego stołu i jedna energia z gremium wstała i podeszła do przodu i będzie przekazywać coś i przedstawia się jako ten Asel. Asel, witam serdecznie. Asel, jestem Asel, witajcie, A-S-E-L. Bardzo on jest ładny. Ja nie wiem dlaczego, ale ja zwykle odczuwam energię z gremium smukłe, wysokie, perłowo-białe. A tu ukazała mi się jego twarz frontem do mnie. Jest tak dobra, piękna i nie ma określonego wieku. Nie jestem w stanie absolutnie powiedzieć, ile ta istota na ludzkie mogłabyś mieć lat. Czy 18, czy 70. Jest piękna twarz. I on mówi, on teraz przekazuje, mówi, ja chciałem teraz wam przekazać. Słucham. Idzie, mówi o to, ostatnio za wykonane zadanie gremium i ojciec powiedzieli, że obiecują wam prezent. Ten prezent tutaj jest i od niego idą ekstremalnie silne energie. Ja w imieniu całego gremium źródła w tej chwili mi zimno. Ogłaszam, że przekazujemy teraz wam pod waszą opiekę ten prezent, który w tej chwili znajduje się już tutaj w gremium. Jest to przepiękna bryła kolejnego kryształu z najczystszymi energiami źródła, która jest błękitna. Tu jest wszystko dzisiaj, mi przychodzi lodowo, ice blue, ice lodowo niebieski, tak delikatny i tak błękitny, delikatny kolor, jak taki, jak lodu. Do was będzie należała, Asel mówi, decyzja, jednak
Wysłuchajcie do końca, ponieważ teraz będzie przekaz. Do was będzie należała decyzja, prostuję, jak zdecydujecie. I tak będzie przeznaczony kryształ, wasz prezent, ale przekaz teraz mówi: jestem jednogłośnie wybrany po naradzie w całym gremium, gdzie wy również braliście w tym energetycznie udział. Jestem wyznaczony do prowadzenia kolejnej bazy. Nowa baza będzie stworzona, jak było już powiedziane wcześniej do was, na wasz ludzki umysł było zapowiedziane, mniej więcej świat duchowy powiedział, od nowego ziemskiego roku. Tak było powiedziane we wcześniejszym przekazie. W tej chwili świat duchowy przygotowuje wszystko i jest wszystko przygotowywane. Nowa baza powstaje. Będzie to baza błękitna. Numer 5. Tak. Ja jestem wyznaczony przez całe gremium do ochrony, do opieki i do wykonywania zabiegów na tej bazie. Jak Rafael, jak Perys, tak i ja przejdę na bazę. Część mnie, bo częścią, tak jak Rafael, będę tutaj dalej w gremium. Idzie o odmłodzenie komórek u zwierząt. To jest przyszłościowe i to zostaje w tej chwili przygotowywaniu. Wszelkie techniczne szczegóły Asel mówi ciągle, on to przekazuje, będą powiedziane w kolejnych spotkaniach. Dzisiaj chciałem bardzo, bardzo czekałem na was. Jestem bardzo szczęśliwy i chciałem się z wami przywitać i podzielić tą informacją. Było zapytanie do źródła, było to skonsultowane z gremium i było to połączone z tym prezentem, który otrzymaliście. Czy mogą być te wiadomości przekazane? To było powiedziane zezwolenie i bardzo się cieszę na to, że te wiadomości dziś mogły zostać powiedziane. To rozumiem przedłużenie życia zwierząt. Tak. Tu idzie o również nową matrycę, aby były przygotowywane do przejścia z ludźmi. Będzie powiedziane jeszcze teraz więcej, bo można dzisiaj. Mówi tak, i to jakby teraz pokazany jest ten proces. Mi przychodzi tak, mówi, powiedz proszę tak jak idzie, bo to będzie dla ludzi najprostsze. Trzy w jednym. Proces ten będzie rozpoczynał się od oczyszczania zwierząt, tak jak do tej pory wykonujemy to. Energia zwierzęcia zostanie odesłana na bazę do Perysa na kompletne oczyszczenie, kontrolę i sprawdzenie. Drugim krokiem
będzie odmłodzenie komórki na nowej błękitnej bazie, gdzie o całym szczególe technicznym będzie powiedziane w następnych spotkaniach. Kolejnym trzecim krokiem po odmłodzeniu komórki, po oczyszczeniu, będzie tak zwany, jak przychodzi, zastrzyk energetyczny. Mówi już tłumaczę. Zastrzyk energetyczny po odmłodnieniu komórki jest to, o czym mówiła jakiś czas temu Tania, bo miała przekaz. Mówiła wtedy ona o ludziach, że wy jako energię w ciałach możecie bezpośrednio poprosić źródło z wielką prośbą o regenerację sił fizycznych, o poproszenie wyrównania wszystkich witamin, makro, mikroelementów, które brakują w ciele fizycznym do dobrego funkcjonowania. Możecie się połączyć bezpośrednio, to nic nie kosztuje i to działa. I on to potwierdza. Zwierzęta tego nie potrafią. Kiedy zwierzę będzie przygotowane do przejścia na nową matrycę i do długowieczności i będzie odmłodniona komórka, automatycznie od świata duchowego będzie pokazane na wykresie, na skanie, jakich na ten moment makro, mikroelementów, witamin, pierwiastków potrzebuje ciało fizyczne tego zwierzęcia i natychmiast po odmłodnieniu komórki będzie w laboratorium zrobiona mieszanka w tej strzykawce i natychmiast będzie energetycznie to wstrzyknięte i z powrotem będzie już to oddana energia do ciała fizycznego z kompletnością wszystkich tych witamin i tego, co jest potrzebne. To są te trzy kroki, które będą wykonywane na błękitnej bazie. Kolejnym ostatecznym krokiem będzie tylko i wyłącznie ASEL mówi, wasz wybór, jeśli zgodzicie się z resztą gremium i z propozycją z nami, jest to do Gracjany i do Patryka, błękitny kryształ zostanie na nowej bazie jako doładowanie energetyczne dla zwierząt po odmłodnieniu komórki. Jeśli przystajecie na to i się zgadzacie, ten kryształ weźmiecie znowu w którymś spotkaniu ze sobą i przeniesiecie z gremium na nową bazę, kiedy już będzie ona gotowa i kiedy damy sygnał. Jeżeli chcecie, żeby kryształ wam przyznany, nagroda za wykonane zadanie, chcecie, aby miał inne przeznaczenie, powiecie nam o tym i zdecydujecie, ponieważ ta nagroda należy do was. Zgadzam się na numer 5, na bazę, ten kryształ, żeby został dostarczony, Patryk? Jak najbardziej zgadzam się na to i ja wręcz widzę, jak to pięknie wszystko pasuje kolorami, energiami, jest coś cudownego. A jak to teraz powiedzieliśmy, to aż się wszystko zrobiło lekko błękitne tam. Teraz sobie ja mam pytanie do ciebie. Tak jak wiecie, Stefania Piesek, Anka, po prostu już wysiadają łapki. I czy takie odmłodnienie, czy by odwróciło jej z szyksa? No, mi tutaj przyszła od razu odpowiedź, ale z tym skutkiem na ciało fizyczne i w tym momencie na pewne rzeczy jest za późno. Ta energia wie o tym, co się dzieje. Ta energia chce się już jedynie uwolnić z bardzo schorowanego fizycznego więzienia. Więzienia
w nawiasie ciała. Pewne sytuacje tutaj w doświadczeniach fizycznych nie jesteśmy w stanie już zreperować i na to mieć wpływ, kiedy taka decyzja już została zapadnięta, kiedy już takie zmiany wewnętrzne, fizyczne nastały w ciele fizycznym, nie da już się dogłębnie w to wnikać. I co jest najpiękniejsze w tym wszystkim, na taki moment oczyścić i puścić. A sami, jeżeli nie chcecie podejmować decyzji za energię, one doskonale was energetycznie zrozumieją i usłyszą. Są energie inteligentne, pochodzimy od jednego. Nawet nie trzeba słowami, tylko energetycznie puścić wiadomość, że prosicie o to bardzo, aby one same odeszły i zdecydowały o tym, żeby nie było w was poczucia winy. To musi iść energetycznie, mówi, od energii do energii i to musi być czyste i zrozumiałe. Dziękuję za to. Proszę. Jest bardzo szczęśliwy, że mógł dzisiaj takie informacje przekazać i się przywitać i tutaj oni bardzo są wszyscy podekscytowani na to nowe. Wszystko nabrało tych kolorów takich lodowo-niebieskich, taki bardzo blady niebieski, tak jak ten kryształ, który tutaj leży. Tak jak ten pierwszy kryształ, który dostaliśmy, ten drugi jest tutaj na bazie, ja mówię na bazie, no bo tak naprawdę ja tak odczuwam, jestem w domu, na bazie, u ciebie, w gremium, na tym podłużnym kryształowym stole jest ten piękny kryształ. Od niego idą takie właśnie takie lodowe odcienie tego błękitu, tego niebieskiego i on tutaj będzie spoczywał. Zgodziliśmy się i zabieramy go wtedy, kiedy będzie już wszystko przygotowane do funkcjonowania. Asel, bardzo dziękuję za wysłuchanie i za uwagę. Wszystkich pozdrawia. I on mówi do usłyszenia, bo będziemy już teraz w coraz częstszym kontakcie. Dziękuję za te informacje. I teraz jeszcze my zostajemy w gremium, bo jeszcze się nasuwają jakieś inne rzeczy a propos ludzkości mi idzie. Ktoś inny zabierze głos. To by takie informacje jeszcze a propos tego ostatniego spotkania. Od dawna na gremium przekazuje, inny członek z gremium się wyłonił i mówi, to jest takie, mówi, to nie jest informacja nowa, to nie jest nic nowego, ale warte uwagi, mówią, gremium stwierdziło, żeby to przypomnieć ludziom, bo chodzi o to, żeby nie dać się owijać wokół palca, tak zwane. Żeby nie wierzyć w to, co jest mówione w mass mediach i to, co kładą do głowy. Idzie tutaj przede wszystkim taka informacja o lądowaniu na Księżycu, o penetrowaniu przestrzeni kosmicznej. Wszystko zostało zablokowane dawno, dawno temu. Dno oceanu, najniższy punkt na Ziemi, najgłębszy, Atlantycki Ocean, ten rów mariański, 11 kilometrów. Tylko raz, chyba na ludzkie, ileś dziesiąt lat temu już można powiedzieć,
60. Dwie osoby dotknęły w specjalnej kapsule dna, tego dna najniższego na Ziemi. Nigdy więcej dotychczas, mówi ta istota z gremium, nie było to ruszane. Nie byli tam wysyłani ludzie ani na dno oceanu, ani do dalszej penetracji kosmosu z załogą ludzką. Czy po kilkudziesięciu latach, mówi, cofnęła się technika na Ziemi? Oczywiście, że nie. Jest dużo bardziej nowoczesna, a wcześniej była dużo bardziej prymitywna, bo są to właśnie te stopnie. I dlaczego zaprzestano? Dlaczego nie wkładają nosa tam na dno oceanu? Dlaczego nie wysyłają ludzi na Księżyc? Mówi, nie dajcie się zwieść tego, co słyszycie w telewizji, co czytacie w internecie, to, co mówi NASA, inne stacje badawcze, kosmiczne i tak dalej, całe te centra. Mówią o tym, że nie ma pieniędzy na te programy, że koszt budowy takiej rakiety, statku kosmicznego czy promu to są ogromne koszty, że nie ma takiego materiału, żeby wypuścić taką łódź podwodną, ponieważ ciśnienie, woda, ciśnienie zgniecie. Ale tak się nie działo kilkadziesiąt lat temu, to wszystko było możliwe. Sprawa polega na tym, że oni mają zabronione wtykać tam swoje nosy, mówiąc po ludzku. Nie wolno im tego robić, nie powinni tego robić, są sami temu winni. A ludzkość znowu przekabacają i mówią wszystkim zupełnie odwrotność i coś innego. Tu nie chodzi o pieniądze, że nie ma pieniędzy, że technika jest nie taka. Technika była wiele dziesiąt lat temu w porządku i latali w kosmos i pływali pod nieocean, a w tej chwili wszystko ucichło. Nagle. I tu dobre przychodzi... Gremium mówi przykład, żeby się ludzkość nad tym zastanowiła, bo tu nie chodzi tyle, tu chodzi o podpowiedź, ale tu nie można wszystkiego na tacy wyjąć, ponieważ ludzkość musi się sama przebudzić. Jeśli zaczniecie się nad tym zastanawiać, dlaczego tak się dzieje, dlaczego nie wtykają nosa więcej w kosmos, w głębiny, wtedy będzie kolejny krok przebudzenia. To jest masowa, ten zmysł ludzki, ta masowa świadomość. Budźcie się i pomyślcie, dlaczego oni tak kłamią ludzi i nie wierzcie w to, co oni mówią. Że nie można lecieć w kosmos, bo nie ma na to pieniędzy. Dawno są w kosmosie. Dawno próbują głębiej wchodzić, ale podpowiedz teraz tego. Ale nie, ale tylko mała część takiego ochłapu, dosłownie mi przychodzi, jest dla ludzkości. Rzucimy okruch kanapki, żeby się najedli i żeby myśleli, co tam trzeba. Się pożrą między sobą, bo za mało. A oni robią swoje i to, co oni robią, tego nie będzie w telewizji, ani w internecie, ani w radio. To, co jest pokazywane, to jest wszystko wielkim kłamstwem. A dlaczego ucichło latanie po kosmosie i plądrowanie, można powiedzieć, poniekąd plądrowanie, ale tu chodzi o odkrywanie tego nieznanego. To jest taki... Oni to też nazywają kosmosem. To jest tak samo niebezpieczne jak lot w kosmos, tak samo jest tam w tych głębinach odkrywanie tego wszystkiego. A to, co tam się dzieje i to, jakie tam mogą być energie i również doświadczania, być może człowiek został powstrzymany, żeby jeszcze tego nie widzieć i mają zabronione, żeby wtykać nosy na dno oceanu. Może tam wcale nie jest ciemno,
Może tam tętni życiem, może tam jest energia. Te wiadomości, które teraz idą, idą cały czas od gremium. To jest taka rozmowa do ludzkości, tak mi przyszło. To jest, proszą, żeby się nad tym zastanowić. Oni podali temat, żeby tą ludzką jaźń masowo otwierać. Zastanówcie się nad tym, co wam jest składane do głów. Pomyślcie, czy to jest prawda. Co oni mówią? Dno oceanu jest ciemne, tam nie ma nic, w kosmosie nie ma nic, nie ma życia. Ciemność. Budźcie się. Być może wyciągnę rękę, to akurat przyjeżdża wóz z kozem. Z końmi, a może z kozą. A może i z kozą. Wszędzie ma prawo istnieć życie, mówią. Nawet w takich miejscach, gdzie wy jako ludzie sobie tego nie wyobrażacie. A tylko dlatego, że jesteście zamknięci w ciałach fizycznych i wydaje wam się, że wasze ciało zostanie rozerwane, że nie będziecie mogli oddychać i się utopicie, albo przestaniecie funkcjonować. Ale tu chodzi fizycznie o wasze ciało. Ale są energie, które nie są w takich ciałach fizycznych i inne procesy i inne wahania ciśnienia i inne jakieś strefy życiowe zupełnie im odpowiadają i są dla nich bardzo sympatyczne. Dlatego nie możecie cały czas po ludzku myśleć, że to jest niemożliwe tam na dnie czy gdzieś poniżej głębokości, bo tam by wszystkich rozerwało. No ludzie to nie są wszyscy. Z człowiekiem być może istotnie coś by się wydarzyło, ale tam mogą być piękne energie, które pięknie doświadczają. No właśnie. To jest podpowiedź od gremium. Ja też nie wiem dlaczego, ale takie tematy dzisiaj przyszły. Żeby wzniecić to wątek, oni mówią, że to jest do tego, co ostatnio się wydarzyło. I ciągniemy temat a propos budzenia jaźni ludzkiej. Oni mówią, i to jest ważne, żeby te tematy otworzyć. A człowiek uwierzył w taką bajkę przekazaną ludzkości, że Pan Bóg z gliny sobie ulepił figurkę, zrobił, była taka jałowa, zrobił dziurkę w plecach, dmuchnął i wyskoczyło coś tam między nogami. Powiedział, że bardzo fajna, ale lepiej zrobi parę, żeby ten Adaś nie był sam. Ulepił jeszcze jedną figurkę z gliny, zrobił dziurkę w plecach, dmuchnął i dwie bombki wyskoczyły. Mówi, o, to nie miał być w tym miejscu. Chciał powtórzyć, dmuchnął i lalunia pękła dołem. Mówi, o, zostawiam, bo całkiem spieprzę roboty. I tak powstała Adam i Ewa. Na wesoło, ale z tego samego źródła religii. Dokładnie, tak jak to tak samo jak Adama stworzył, ulepił z gliny, a jak Adam spał, to wyjął mu żebro i zrobił z żebra Ewę, nie? Kanibal, może sobie jeszcze z mięsa obrał, gula zrobił. No, dobrze. A potem przyszedł gadający wąż i kazał im zjeść jabłko. No, wszystko ma swój sens, bo tutaj, gdzie ludzkość teraz się znajduje, poprzez Adama i Ewę. Kościół mówi, nie jedzcie w piątek mięsa, tylko jedzcie ser, bo Pan Bóg was za to ukaże. Ryby. A ryba to też mięso. Dobrze. Także z gremium... seteczkę jeszcze i piąteczek przeleciał na wesoło dzisiaj. Na wesoło. Wiadomości... Bo ja się śmieję z tego. No, to już z niektórych... Nawet gremium mówi, ile razy można maglować ciągle to samo. Ale taką mamy w sobie cierpliwość, bo przynosi to zamierzony skutek. Potwierdzają i ta karuzela zaczyna się kręcić w odwrotną stronę, co się wielu innym nie podoba. A oni się tylko na to cieszą i śmieją. I będzie kontrola, to ulegnie... Wesołe miasteczko powstanie w końcu. Tylko na tej karuzeli się będą kręcić ci, którzy chcieli tą karuzelą
rządzić, a się okaże, że oni będą na tych konikach tam jeździć wszyscy w kółko za chwilę. W każdym razie, no to taki przykład przyszedł, ale no na wesoło, bardzo dobrze, oni lubią w ten sposób z nami rozmawiać i mówią, że dzisiaj poszły kolejne istotne informacje, nie po to, żeby nie miało to znaczenia, tylko wszystko, co gremium przekazuje, proszę, żeby sobie z tego zdać sprawę i głęboko się nad tym zastanowić, ponieważ to ma wszystko związek z tym, co ostatnio się podziało. To jest wszystko polityka rządzący tą ziemią i było dzisiaj powiedziane, ten temat poruszony, żeby ludzie nie dawali sobie z głowy robić takie właśnie sieczki i wierzyć wszystkim mediom i telewizji i im, tylko niech się zastanowią, jaka jest prawda i jak dogłębnie można, jak łatwo można głęboko w coś naprawdę się wejść i przemyśleć, jakie głupoty oni ludziom opowiadają. I naprawdę warto by się zastanowić, dlaczego tak to wszystko ucichło. O tym kosmosie, o tym schodzeniu pod wodę. Dlatego iskierka została Wam, każdemu, przekazana. O tym ma być cisza, tak jest wygodnie. A z tego Wy macie rozdmuchać płomień, każdy dla siebie. My nie chcemy ciszy i to ma wyjść na światło dzienne i ludzie mają swoim umysłem całościowym, ogólnym obudzić to. To ma się zatrząść. Oni się mają wystraszyć i ten temat, jak temat z Kościołem w tej chwili, tak ten temat, który dziś został podany, niech też wyjdzie na światło dzienne. Z czym tutaj ze wszystkim? O co tam chodzi? Niech Wam roznieci, bo ja sama nieraz jestem zdziwiona, że nawet taksówkarzowi pokazuje. A ludzie mówią, ale długie, ja ładne chmury. Zobacz, jaki czym tutaj, zobacz, jak ciągnie. On zaskoczony mówi, gdzie, co to jest? To samolot leci. Ja mówię, tak, za chwilę będziesz miał słońca. Ja mówię, stoję przy tobie, jesteśmy. I tak się stało. Zaczął się drapać po głowie. Okazało się, że on nigdy nie patrzy na niebo. On siedzi za kierownicą, patrzy przed siebie. Nawet nie zauważył tego. Dzisiaj, w dzisiejszych czasach. I to dzieje się też, że ludzie po prostu są zdziwieni, jak ktoś zwraca uwagę, spojrzy tam do góry, co się dzieje. I tutaj niech Wam da do myślenia, bo wszystko, nic, wszystko jest zagadkowe, ale nie musi być zagadkowe. My Wam otwieramy brany, a Wy musicie przez nie przechodzić. Ale kończy się czas zagadek, mówią w gremium. Otwieramy wszystkie tematy, tylko ludzkość musi chcieć tego i otworzyć na to umysły i nie będzie żadnych tajemnic. To wszystko teraz musi ta zupa wykipić i wszystkie informacje powinny wyjść na jaw. I musicie zobaczyć i odkryć sami tych draniów, którzy, jaka ilość jest ludzi na ziemi, a tych parę, tą garstkę po prostu, czy się boicie czego? Tylko trzeba myśleć z logiką, żeby nie dochodziło do wojen, zabijania. Nim o to chodzi właśnie. Wy się odskniecie. Na tym są pieniądze. I oni nie mają nic więcej do roboty. Ocknęcie po prostu. Jak się większość ocknie, to tamci są przyciśnięci do muru i będą piszczeć. Zrozumcie, dlaczego się dzieją nieszczęścia, tajfuny, tornada. Jeszcze więcej zmożone i nasilone. I to może każdego z Was trafić. Waszą rodzinę, znajomych. Wszędzie i wszystkich. To też niech Wam da do myślenia. My odpowiemy. Tak, na już te pytania, się, ale już się cisną odpowiedzi. Tylko że gremium mówi, nie wszystko naraz, niech się ludzie najpierw zaczną zastanawiać i otworzą ten ogólny umysł ludzki tu, bo to jest potrzebne w tym procesie, a przy kolejnym spotkaniu będziemy powracać do tych tematów, będziemy budzić, to będziemy dyskutować o tym więcej, bo mi się cisną teraz odpowiedzi na tym, co powiedziałaś, ale oni wstrzymują, powiedzieli, że tak należy to zostawić. Bo dzisiaj to jest bardzo łatwe. Lubicie rozwiązywać krzyżówki. Na każde pytanie dostaniecie odpowiedź. Jeszcze ją wpisujecie.
to teraz niech to zadanie będzie dla was, ale o tej rzeczywistości. Zgadza się? Dokładnie tak. My wam damy odpowiedzi, ale wpierw wy. To jest dla was. To jest początek. Niech wasza świadomość przepracuje to. Uświadomić sobie, kim jesteś w tym momencie, tu i teraz. Dlaczego tu jesteś? I dlaczego dopuszczasz, żeby tobą manipulowani odbierali tobie wolność? Za ciebie żyli, a ty żyjesz. Dlaczego? Dla kogo? I po co? Na ten moment zakończymy wizytę w gremium. Czy jeszcze jest coś do powiedzenia? No już przyszedł na strażnik Centrum Harmonii. Daję znać? Nie. Oni bardzo dziękują za dzisiejsze spotkanie i mówią tylko, że bardzo się cieszą, że informacje dzisiaj poszły, bo to jest kolejny krok dla ludzi i cieszą się, że tak ostatnio była taka ważna, takie ważne zadanie i dzisiaj jest ciąg dalszy, jest kontynuacja i zostajemy w kontakcie i będzie więcej rzeczy przekazane. Dobrze, i teraz Patryk będzie powracał do tu i teraz i spotkamy się znowuż. Gremium dziękuję i pozdrawiam. Pozdrawiam was serdecznie, przyjaciele.